Świętego. Amen. Pokój z wami. Z wielką radością witamy w naszej wspólnocie parafialnej księdza biskupa Szymona Stółkowskiego, który sprawuje tę Eucharystię w intencji, moi drodzy, wszystkich kierowców podróżujących, ale także Miwa Polska i misjonarzy. Będziemy prosić o wszelkie błogosławieństwo i potrzebne łaski dla tych, którzy na krańce świata niosą Chrystusa. Cieszymy się, że są z nami dzisiaj także misjonarze z różnych stron świata. Są siostry zakonne, są kapłani. Bardzo, bardzo cieszymy się, że nasza parafia dzisiaj ma taką piękną uroczystość świętego Krzysztofa, zakończenie tygodnia świętego Krzysztofa, moi drodzy, Miwa Polska. A teraz bardzo proszę, aby rodzina powitała księdza biskupa w naszej wspólnocie. Kochany księże biskupie, z radością witamy Ciebie w naszej świętokrzyskiej wspólnocie parafialnej. Cieszymy się, że dzisiaj jesteś razem z nami, kiedy świętujemy zakończenie tygodnia świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Rozumiemy, że bardzo ważnym jest zaproszenie świętego Krzysztofa do każdej naszej drogi i wędrówki, bo dzisiejszy patron na swoich ramionach nosi Chrystusa. Wierzymy, że podczas tej mszy świętej jest z nami obecny święty Krzysztof, a Pan Jezus za chwilę stąpi na ołtarz w komunii świętej i będzie się nam udzielał, by nakarmić naszą duszę. A po wyjściu z kościoła chcemy zanieść Chrystusa jak dzisiejszy patron do naszych domów, rodzin, miejsc pracy i wypoczynku. Naszą misją jest bronić wiary i nieść Chrystusa siostrom i braciom. Prosimy o modlitwę i umocnienie nas w tej misji. Bardzo się cieszę, że mogę razem z wami się modlić, prosząc właśnie Pana Boga w tych intencjach, o których wspomniał ksiądz proboszcz, ksiądz Jacek. Cieszę się, że są z nami misjonarki, misjonarze i że możemy też Pana Boga prosić o to, żeby dzięki działalności Miwa Polska łatwiej było dotrzeć z dobrą nowiną, z Eucharystią też do tych, którzy na to czekaj. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy pięknie mogli Go uwielbiać. Spowiadam się. Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
wysokości Bogu. Dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szaliasza, przynosząc mężowi Bożemu Elizeuszowi chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki według słowa Pańskiego. Oto Słowo Boże. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Otwierasz rękę, karmisz.
proszę Twoją potęgę. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Powstał między nami i Bóg nawiedził swój lud. Alleluia.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu było wiele traw. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trzeba nam połączyć parę tematów i Słowo Boże, i modlitwę przez stawiennictwo świętego Krzysztofa za kierowców, i misje, misjonarki, misjonarzy, organizację Niwa Polska. Zacznę może od tego, że moje powołanie, kiedy się rodziło, powołanie do kapłaństwa, to było powołaniem misyjnym. Przeszkodził mi w tym stały spowiednik. Może to dziwnie brzmi, ale miałem stałego spowiednika, który mi wybił z głowy misję. Mówiąc takie 3 rzeczy: idź do seminarium diecezjalnego, to była pierwsza rzecz. Druga: tu się doczekasz misji. To był koniec 70. lat minionego wieku. Nie wiedziałem w ogóle, o czym mówi. I że jeśli powołanie jest autentyczne, to Pan Bóg się upomni. No i rzeczywiście nie mamy wątpliwości, że dzisiaj jesteśmy terenem też misyjnym, chociaż oficjalnie się Polski i Europy do krajów misyjnych nie wlicza, ale no, sami widzimy, jak jest. Każdy ma swoje doświadczenie, obserwacje, jak wygląda życie wiary naszej ojczyźnie. I potrzeba nam misyjnego zapału, nas wszystkich. No i Pan Bóg się upomniał, kiedy studenci z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, z koła misjologicznego, które powstało w 1920
1906 roku upomnieli się o opiekuna, bo odchodził opiekun na uniwersytet do Warszawy i tak zbywałem ich, mówię, mam co robić, nie ciągajcie mnie, bo ja mam dużo obowiązków. I w końcu powiedziała mi pani prezes, proszę księdza, ksiądz nic nie będzie musiał robić. My tylko potrzebujemy opiekuna formalnie. Damy sobie radę. No i tak przykro mi się zrobiło i sobie pomyślałem, jaki ty jesteś głupi. Oni jak owce bez pasterza, a ty się wymawiasz. I piękna przygoda kilkanaście lat trwała. Pracowaliśmy na rzecz misji. Razem z tym kołem, z ludźmi, którzy się zmieniali przez lata, bo to studenci, dzisiaj ci najstarsi mają rodziny, chrzczą ich dzieci, mają taki krąg rodzin, a nowe pokolenia przychodzą. Około 300 ludzi wysłaliśmy na takie krótkie, miesięczne doświadczenia misyjne. I bardzo mi zależy też na tym, żebyśmy tutaj mieli takie młode środowisko misyjne. I polecam modlitwie 9 osób, które wyjadą we wrześniu do Peru, do Iquitos, gdzie można, ja tam nie byłem, ale tak mówią, tu jest misjonarz z Peru, tam można albo dopłynąć, albo dolecieć. Inaczej się nie da. Więc tam jedzie 9 naszych z księdzem, który tam pracował. I też polecam ich waszej modlitwie, żeby wszystko było bezpieczne i żeby rozpalał się w nich też duch misyjny. Chciałbym, żeby taka wspólnota młodych dla misji w naszej diecezji się rozwinęła. Słyszeliśmy w modlitwie na początku mszy świętej, żebyśmy mądrze używali rzeczy przemijających i żeby one nam służyły do tego, byśmy zdobyli niebo. I taką rzeczą przemijającą jest to, czym się poruszamy. Czy to będzie samochód, czy rower, czy motocykl, czy samolot, czy łódka. My najczęściej, myśląc o świętym Krzysztofie, modlimy się za panie i panów kierowców, tych, którzy podróżują, tych, którzy z nimi podróżują, tych, których spotykają na drodze. Ale warto pamiętać o tym, że to jest rzecz przemijająca. Żeby to nie było celem naszego życia, ale ma nam służyć. Kiedyś w mojej drugiej parafii kobieta zaczęła rodzić. Wody płodowe zaczęły odchodzić w czasie mszy w kościele. Nie było wtedy komórek. Zadzwoniliśmy z kancelarii po taksówkę. Szybko podjechała i pan stwierdził, że pani nie zabierze, bo mu pochlapie siedzenia w taksówce. Więc mówię, jak się nie boicie, to moim maluszkiem was zawiozę do szpitala. I pojechaliśmy. I urodziła szczęśliwie. Rzeczy przemijające służą nam do tego, żebyśmy poruszali się, żebyśmy cel osiągnęli, do którego zdążamy. I warto jadąc do pracy, jadąc na wakacje, jadąc w odwiedziny do babci, do cioci, do wujka, warto pamiętać o tym, że celem ostatecznym naszym jest niebo, wieczność w domu Ojca. I wszystko, co mamy, powinno nam w tym pomagać, służyć temu. Ja przeżyłem 4 wypadki. Szczęśliwie wyszedłem z nich. W tym jeden na wodzie, w czasie sztormu, kiedy zerwał nam się ster. I jak ktoś pływa żaglówkami czy jachtem, to musieliśmy sobie na rumplu poradzić, żeby wrócić do portu. I wiem, że życie mi jest też darowane i że też jest darowane życie tym, którzy ze mną jechali, czy których spotkałem na drodze w czasie wypadku. I modlę się zawsze do świętego Krzysztofa. Proszę go o wstawiennictwo. Proszę moich świętych patronów. Ale proszę też anioła stróża, bo on jest zawsze przy nas, żeby czuwał. Ale, kochani, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Bo jak ktoś ma modlitwę do świętego Krzysztofa i krzyżyk, czy różaniec zawieszony przy lusterku
i modli się o szczęśliwą podróż, a przeglądów nie robi. Nie? Nie troszczy się o stan tego, czym jeździ, to przepraszam za takie określenie, ale ta modlitwa to jest wzywanie imienia Pana Boga nadaremnie. Jedno z drugim trzeba połączyć. Ja dość dużo podróżuję. Mam też, nie znam takiego samochodu, ale mam na moim służbowym samochodzie, wcześniej na swoim też to miałem, naklejone to, co piszemy na Trzech Króli, na futrynie naszych drzwi. KMB i rok. I wszyscy się śmieją, jak to widzą. Ja mówię, bo ja trochę mieszkam w aucie. Trochę mieszkam w aucie. Sam jeździłem przed laty 40 tysięcy rocznie, a teraz dzięki pomocy sekretarza, którego mama tutaj siedzi i który jest dobrym kierowcą, pokonujemy 70 tysięcy rocznie. Po to, żeby dotrzeć do ludzi. Do was się jedzie ode mnie 11 minut, ale jak już się jedzie do Wieczpni, czy na drugi kraniec diecezji, to więcej. I to głównie kilometry pokonane tutaj, żeby się z ludźmi modlić, spotkać, żeby wizytować parafię, żeby udzielać sakramentów. Służyć ma temu ten środek lokomocji. I parę dni temu miałem taką pierwszą w życiu przygodę, żeby dotrzeć na mszę świętą, musiałem przepłynąć jezioro. I byliśmy na Mazurach dużą grupą, prawie 70 osób, w 10 jachtów i chcieliśmy przycumować przy naszych harcerzach płockich, którzy mieli obóz nad jeziorem Roś, ale okazało się, że tam nie ma miejsca. Zniszczylibyśmy im kąpielisko i zmieściłby się tam najwyżej jeden jacht, a myśmy mieli 10. Więc zacumowaliśmy po przeciwnej stronie i łącząc się telefonicznie czy SMS-ami zdecydowaliśmy, że wezmę kajak i popłynę na drugą stronę. Kajak był tak stary, że dwóch nas się tam nie zmieściło, więc wzięliśmy dwa kajaki z Piotrem, moim przyjacielem, bo mówi, ja pojadę, żeby służyć Ci do mszy świętej, piękna msza z harcerzami. Żeby dotrzeć do nich z Eucharystią, trzeba było tym kajakiem przepłynąć jezioro Roś. Ale to jest codzienność w wielu miejscach na misjach. Dlatego taka organizacja jak MIWA, która zbiera ofiary na środki lokomocji dla misjonarzy, nie wiem, czy wszystkie wymienię, ojcze dyrektorze, ale to samochody, łodzie, motocykle, rowery, konie też, samoloty też. Motoparalotnie. Coś jeszcze? Silniki do łodzi, ambulansy, busy. To wszystko, słuchajcie, potrzebne, żeby dotrzeć z dobrą nowiną. Bardzo też dziękuję MIWie Polska, bo dwóch naszych misjonarzy, ksiądz Adam Bergu w Zambii i ksiądz Marek Figurski w Brazylii, otrzymali w ubiegłym roku dzięki wsparciu MIWy i też wsparciu diecezji nowe samochody do pracy na misjach. Skąd te środki? Z naszych kieszeni. Z naszych kieszeni. Dla MIWa Polska. Zobaczcie, w Ewangelii słyszeliśmy, że Pan Jezus nakarmił tłumy. Ale co zrobił? Wziął z tego, co miał ten chłopiec. 5 chlebów i 2 ryby. Jakie ja mam dzisiaj chleby i ryby w kieszeni, które mogę oddać na ten cel, żeby ludzie byli nakarmieni i Słowem Bożym, miłością, Eucharystią. Bardzo wam dziękuję za hojność na rzecz misji. Bardzo o to proszę, bo wszyscy, tu jest po prawej stronie moich chrzcielnica, na mocy Chrztu Świętego jesteśmy
misjonarkami i misjonarzami. Nie każdy pojedzie na misję, ale każdy może wesprzeć i modlitwą, i ofiarą to ciało. Bardzo, bardzo za to dziękuję i o to proszę. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich zanieśmy ufną modlitwę. Umacniaj Kościół swoim duchem, aby był dla świata przykładem i zachętą do budowania wspólnoty opartej na prawdzie i miłości. Ciebie prosimy. Wspieraj Ojca Świętego, biskupów obecnego wśród nas, biskupa Szymona, kapłanów, misjonarzy, misjonarki, aby z niegasnącym zapałem przypominali światu o misyjnej naturze Kościoła. Ciebie prosimy. Ochraniaj podróżujących, kierujących pojazdami i wszystkich użytkowników dróg, aby zawsze bezpiecznie docierali do celu swojej podróży. Ciebie prosimy. Obdarzaj swoim błogosławieństwem wszystkie służby na naszych drogach, aby spiesząc bliźnim z ofiarną pomocą, znajdowali wsparcie od ludzi. Ciebie prosimy. Udzielaj obficie swoich łask wszystkim, którzy troszczą się o misjonarzy i wspierają ich pracę swoją modlitwą i ofiarą, szczególnie dobrodzieją miwa Polska. Ciebie prosimy. Okaż swoje miłosierdzie zmarłym, aby w domu Ojca mogli cieszyć się wieczną obecnością przebywania z Bogiem. Ciebie prosimy. Daj nam, tu zgromadzonym, potrzebne łaski, abyśmy wobec świata byli świadkami, że warto zawierzyć Tobie życie i coraz pełniej stawać się Chrystusem dla innych. Ciebie prosimy. Dobry Boże, wysłuchaj prośby, które wypowiedzieliśmy, ale i te, które nosimy w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siądźmy i popatrzmy, jak teraz wchodzi procesja. W ramach procesji z darami siostry pasjonistki z Kamerunu przyniosą dar kosz owoców, który obrazuje piękno i dobro stworzenia
dobroć Boga, który nas obdarza w życiu tyloma darami, że mamy pożywienie, że mamy również środki transportu do życia, że mamy tak wiele darów od Niego. Wraz właśnie z chlebem, winem i wodą przynosimy na ołtarz Pana właśnie wszystko to, co zawiera i życie ludzkie, również trudy misjonarzy, również podróżowanie kierowców. Przynosimy również księgę wdzięczności misjonarzy. Ta księga zawiera listy i podziękowania misjonarzy z całego świata za otrzymane środki transportu oraz zdjęcia tych pojazdów. Dlatego też w niej zawiera się wdzięczność za każdego, kto wspiera to dzieło misyjne Miła Polska. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzeby nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, w
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna,
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Szymonem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Także o wszystkich, którzy stracili życie w wypadkach drogowych i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Krzysztofem, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Od chwili naszego chrztu mamy powołanie do świętości i do tego, by być misjonarkami i misjonarzami. Pan Bóg tak nas ze sobą zjednoczył, że możemy mówić do Niego tak jak Jezus, Ojcze, bo jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dodaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszeniu, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, i Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak. Thank you.
gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem gotowy, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustawiona dusza moja. Thank you.
Panie nasz Boże, wysłuchaliśmy Twojego słowa i przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, usiądźmy. Ogłoszenia parafialne. Dziś obchodzony jest ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Pamiętajmy dzisiaj o wszystkich, moi drodzy, naszych seniorach. Bowiem w tym tygodniu obchodziliśmy święto świętej Anny i Joachima, właśnie dziadków Pana Jezusa. Również dziś, moi drodzy, jak widzicie, w naszej parafii mamy przepiękną uroczystość związaną ze świętym Krzysztofem, patronem kierowców. Organizowana jest ta uroczystość wraz z MIWA Polska, która jest organizacją pomagającą misjonarzom w zdobywaniu środków lokomocji, by mogli dotrzeć na krańce świata z Ewangelią i by tam zanieść Chrystusa. Za chwilkę, moi drodzy, będzie błogosławieństwo pojazdów i kierowców. Będziemy prosić właśnie o wszelkie potrzebne łaski dla tych, którzy podróżują, dla tych, którzy będą tymi samochodami czy innymi pojazdami kierować. Ksiądz biskup pobłogosławi właśnie pojazdy, ale też, moi drodzy, już zapraszamy po błogosławieństwie pojazdów na nasz piknik. Serdecznie zapraszamy z tyłu, za naszą świątynią. Jest, moi drodzy, wszystko przygotowane i są atrakcje i dla dzieci, są i dla dorosłych. Można chociażby zobaczyć, co się dzieje, kiedy człowiek jedzie nieustrożnie na drodze i może nastąpić tak zwane dachowanie samochodu. Można też, moi drodzy, zobaczyć, jak działają różnego rodzaju środki bezpieczeństwa związane właśnie z podróżowaniem. Pragnę jeszcze powiedzieć, że nasz piknik będzie trwał właśnie od tej mszy świętej do 14.30. Zapraszamy też na mszę świętą o godzinie 14.30. Będzie to msza w języku angielskim dla osób pracujących w Płocku, a będących obcokrajowcami. Chcemy też, moi drodzy, powiedzieć, że o godzinie 12 będą afrykańskie warsztaty bębniarskie z Ricky Lyonem z Konga, na co serdecznie zapraszamy. Będzie 30 bębnów na scenie i każdy będzie mógł zagrać, któraś sióstr również. A teraz zapraszam do modlitwy w intencji, moi drodzy, kierowców podróżujących i MIWA Polska. Ja właśnie nie powiedziałem nic o księdzu dyrektorze. Nie trzeba. Mówi, że nie trzeba. O misjonarzach, ale to jest właśnie misjonarz wieloletni. Ojciec gdzie pracował? W Republice Południowej Afryki. A dzisiaj jest, moi drodzy, dyrektorem właśnie MIWA Polska. Bardzo proszę, oddaję głos. Proszę mi wybaczyć kilka słów tak z obowiązku. Kończymy 25. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa pod hasłem Razem niesiemy Chrystusa na krańce świata. I dzisiaj taki szczególny dzień tu w Płocku. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi Szymonowi za przewodniczenie tej głównej mszy świętej, no i za to rozdmuchiwanie tej misyjnej iskry. Tutaj w Płocku ta iskra miłosierdzia jest tak mocno z Płockiem związana, ale ksiądz biskup jest właściwą osobą, która rozdmuchuje tą iskrę misyjną, bo to jest też Boże miłosierdzie, które jest dawane dla innych. I cieszymy się i niech to owocuje. I proszę przyjąć jako taki skromny dar od nas stółę świętego Krzysztofa. Chcemy księdza biskupa uhonorować tą stółą. A ponieważ ksiądz biskup, zauważyłem, sam przyjechał dzisiaj na naszą uroczystość, mamy kawę na dobrą drogę, taka misyjna kawa. Ksiądz biskup rzeczywiście jest miłosierny, bo mówi, że sekretarz też ma prawo do urlopu. Chciałem podziękować księdzu proboszczowi, który rozdmuchał tę uroczystość. W zamierzeniu była taka, miała być skromna, a ksiądz proboszcz sprawił,
że się tutaj pojawił misyjny raban. Także księdzu proboszczowi wręczymy też w odpowiednim czasie stulę świętego Krzysztofa, proszę, oczywiście. Także dziękuję serdecznie misjonarzom. No, dzisiaj oni tworzą tutaj piękną grupę i przynoszą cały świat misyjny ze sobą. Proszę mi wybaczyć, ale jestem jakoś zobowiązany wobec nich, że tu przybyli przedstawić ich króciutko. Zacznę od sióstr, żeby było prawidłowo. Jest siostra Ewa Drozdowska, a tutaj jest już przygotowana do akcji święcenia pojazdów, ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny z Kamerunu. Jest siostra Ida Bujak, tutaj karmelitanka od Dzieciątka Jezus, też z Kamerunu. Jest troszeczkę tu kameruńskiego ducha. Siostra Paulina Kuśmierzak, radna sióstr pasjonistek, a wcześniej pracowała w Kamerunie tutaj. Oczywiście jest siostra Dominika Dudzik, która towarzyszy właśnie tutaj tej delegacji z Afryki, która przybyła, a więc tutaj trzy siostry, które niosły dar i pięknie śpiewały. Siostra Elizabeth, Erika i Irmina. Bardzo wam dziękujemy. Merci beaucoup pour votre présence. Thank you very much for your presence here with us. Dalej jest oczywiście siostra Agnieszka Pięta, Urszulanka Unii Rzymskiej z Senegalu. No i jeszcze tutaj dodamy kapłanów, a jeszcze tutaj siostra jest siostra Kornelia, która jest, należy już teraz do Miwa Polska, ale pracowała przez wiele lat w zachodniej Afryce, Togo, Senegal, i Burkina Faso i inne kraje. Także no i cały zespół Miwa. Są kapłani. Ksiądz Grzegorz Ucharski jest prowincjałem Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, wcześniej misjonarz z Republiki Środkowej Afryki. Ksiądz Tomasz Zieliński, też SMA, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich z Tanzanii, pracuje wśród Masajów. To bardzo egzotyczne dla nas miejsce i lud. I jeszcze jest z nami właśnie ksiądz Paweł Chudzik, misjonarz Fidei Donum, czyli diecezjalny ksiądz pochodzący z opolskiej diecezji, pracuje w Peru przez już kilkanaście lat. Dziękujemy wszystkim za waszą obecność, wszystkim misjonarzom, kapłanom za sprawowanie tej mszy świętej w intencji kierowców podróżujących, misjonarzy, misjonarek podróżujących też, a także darczyńców misji i Miwa Polska. Także dziękuję serdecznie i cóż, chciałbym tylko o tyle powiedzieć, że my mamy obowiązek nieść Chrystusa wszystkim, tak jak Ojciec Święty powiedział kiedyś, że każdy od Chrztu Świętego nosi jeszcze jedno imię, a mianowicie Chrystoforos, czyli niosący Chrystusa. Ma być dla innych właśnie tym niosącym Chrystusa i to jest dla nas wyzwanie i zadanie, które mamy wypełnić w swoim życiu. A ksiądz biskup za chwilę odmówi modlitwę poświęcenia błogosławieństwa, trzeba powiedzieć, pojazdów i raczej odwrotnie, kierowców i ich pojazdów, bo to właśnie kierowcy proszą o to błogosławieństwo. I ja tylko tutaj jedno zdanie. Bądźmy chrześcijanami także za kółkiem. Liczy się nasza postawa chrześcijańska, nasz przykład, nasza kultura, nasze zachowanie. No oczywiście przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo jeżeli my nie współpracujemy z łaską Bożą, to jak Pan Bóg, co Pan Bóg może zrobić? Także Bóg zapłać i szczęść Boże na waszych drogach życia i podróżowania. Mieliśmy tutaj przynajmniej dwa razy mojego sekretarza, który pochodzi z waszej parafii, ksiądz Jarek, i wychodząc tutaj bliżej was nie zauważyłem, że jest nie tylko jego mama, ale jego tata też za filarem, ten, który go uczył prowadzić auto i nauczył paru sztuczek, których nigdy w życiu się nie spodziewałem, że można tak jeździć. Ale bezpiecznie. Bardzo wam też dziękujemy. Boże błogosławieństwo niech nam towarzyszy, żebyśmy docierali do tych celów, które mamy wyznaczone, ale ostatecznie, żebyśmy
korzystając z tych rzeczy przemijających, trafili do domu Ojca. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I modlitwa. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów twojej woli, spraw, aby pojazdy, dzieło twoje i pracy ludzkiej dzięki twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo niech będzie.